O czarnuszce, jak zauważycie, przygotowałem znacznie szerszy materiał niż o pozostałych przyprawach, a to dlatego, że z zapomnianym ziołem, a jak sami zaraz się przekonacie, jest niezbędna w naszej codziennej diecie i nie tylko. Czarnuszka, zwana także czarnym kminkiem, to niepozorna roślina posiadająca ziarenka o olbrzymiej mocy. Olej z czarnuszki uznawany jest od wieków za napój bogów. Starożytni uważali ją za lek na wszystko oprócz śmierci. Podobno nawet władcy egipscy życzyli sobie, aby czarkę z olejkiem czarnuszki wkładać im do sarkofagu na wypadek, gdyby za światach mieli problemy zdrowotne. Czarnuszka działa wspierająco na system immunologiczny człowieka. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze oraz antyrakowe. W małych czarnych ziarenkach znajduje się wiele niezwykle silnych właściwości antyzapalnych, antynowotworowych, antyoksydacyjnych i jednocześnie ochronnych, jak różne kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, fitosterole, cenne flawonoidy i równie cenne saponiny, białka, jak na przykład 8 z 9 niezbędnych aminokwasów, węglowodany, alkaloidy, czy też witaminy z grupy A, E, F, B1, B3, B6, biotyna, związki mineralne, m.in. cynk, selen, magnez, wapń, żelazo, sód i potas. Dlatego czarnuszka ma ogromne zastosowanie na rynku. Produkuje się z niej olej, mąkę, zaś ziarna stanowią dodatek do wielu produktów spożywczych. Zaleca się picie herbat ziołowych z zawartością czarnuszki. Roślina ta ma zastosowanie profilaktyczne oraz lecznicze w wielu schorzeniach. Stanowi też składnik masek odżywczych i kremów. Występuje w wielu kompleksach witaminowych. Można też kupić osobno jej ziarna, które mają szerokie zastosowanie w kuchni. Czarnuszkę można stosować zarówno zewnętrznie, na skórę, włosy i paznokcie, jak i wewnętrznie. Używa się albo ziarenek całych, utłuczonych w moździerzu lub zmielonych w mąku do kawy. Również używa się oleju tłoczonego na zimno. W krajach Bliskiego Wschodu wierzy się w to, że rzucie profilaktycznie dla zdrowotności 10 ziarenek czarnuszki dziennie trzyma z daleka wszystkie choroby. Czarnuszka pochodzi z Azji. Pierwsze wzmianki o niej pojawiają się już w pismach starożytnych. Chińczycy w pierwszych wiekach nowej ery stosowali ją przy leczeniu chorób serca oraz chorób psychicznych. Olej z nasion czarnuszki zwany jest złotem faraonów. Znaleziono go w grobowcu Tutenchamona. Otrzymywany jest w procesie pierwszego tłoczenia na zimno. Ma barwę brązową, gorzkawy smak i korzenny aromat. Olej tłusty zawiera 85% kwasów tłuszczowych nienasyconych. Olejek lotny, białko, alkaloidy, flawonoidy, saponiny. Czarnuszka i jej olej obniżają stres oksydacyjny, wpływają na obniżenie poziomu kortyzolu i adrenaliny. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko udaru i zawału. Przynosi ulgę i ukojenie, pomagając systemowi nerwowemu uporać się z zachowaniem równowagi. To wszystko za sprawą bogatych właściwości odżywczych i witaminowych. Nakarmiony od wewnątrz organizm wpływa na samopoczucie psychiczne i kondycję fizyczną. Reguluje też ciśnienie i wyrównuje poziom cholesterolu. Jest zalecana także osobom z problemami hormonalnymi, szczególnie z problemami z hormonem tarczycy. Zastosowanie czarnuszki jest wszechstronne. W kuchni jako przyprawa zmielona czarnuszka doskonale zastępuje pieprz. W przeciwieństwie do niego nie drażni przewodu pokarmowego ani nie zakwasza organizmu. Warto wypełnić swoją pieprzniczkę zmieloną czarnuszką zamiast tradycyjnego pieprzu. Całe lub zmielone ziarenka można dodawać do pieczenia chleba, do zup, sałatek, kanapek, do bigosu i do duszonych warzyw, przy wyrobie domowego sera, wina czy przy kiszeniu warzyw. W postaci naparu parzymy jak herbatę, czyli zalewamy wrzątkiem jedną łyżkę zmielonych nasion, parzymy około 20 minut i odcedzamy. Taki napar można osłodzić miodem. Stosować zewnętrznie do przemywania zmienionej chorobowo skóry, jako płukankę do włosów oraz wewnętrznie. Pijemy jedną drugą szklanki naparu 2-3 razy dziennie. W postaci oleju do stosowania zewnętrznie na skórę lub włosy oraz wewnętrznie. Łyżeczka oleju 2-3 razy dziennie, dzieci połowę tego. Olej z czarnuszki jest dostępny również w kapsułkach, jednak wtedy wychodzi sporo drożej niż ten zakupiony w buteleczce. Pamiętajmy, aby kupować tylko olej z czarnuszki tłoczony na zimno. Po otwarciu przechowujemy go w lodówce. W postaci nalewki pół szklanki zmielonej czarnuszki zalać szklanką alkoholu 40% i odstawić na co najmniej tydzień, po czym należy przefiltrować przez watę. Można używać zewnętrznie, jak i wewnętrznie, podobnie jak olej. W przypadku zakażeń o charakterze grzybicznym nalewka na bazie alkoholu jest bardziej skuteczna niż napar. W postaci zioła miodu na każdą łyżeczkę miodu dać łyżeczkę zmielonej czarnuszki i utrzeć razem na papkę. Jest bardzo pomocna przy przeziębieniu, działa wykrztuśnie, łagodzi kaszel i ból gardła. Papkę można też stosować zewnętrznie na skórę w postaci maseczki, a jeżeli zmielimy nasionka nieco grubiej, to do peelingu. Jak sami widzicie, ta niepozorna roślinka jest bardzo wszechstronna, działa dobroczynnie w wielu dziedzinach naszego zdrowia.
Pamiętajmy, aby przy najbliższych zakupach zaopatrzyć się w tę cudowną roślinę, czy to w postaci gotowego oleju, czy też ziarenek. Jeżeli podobał się Wam filmik, to łapki w górę i udostępnijcie go innym, aby każdy mógł skorzystać z dobroczynnych właściwości czarnuszki. Subskrybujcie też mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego filmiku.